Hello, witam was bardzo serdecznie po tak długiej przerwie, jeżeli chodzi o Euro Truck Simulator. Myślę, że to będzie akurat fajnie dzisiaj zabawa, bo dawno tego akurat u nas nie było dawno Euro Truck Simulator. Także siema, witam was bardzo serdecznie. Ja dzisiaj po prostu sobie przypominam niedługo, jak to się grało w tym, w ten, jak to się w ogóle włączało światła. Wiecie, jak się światło włączało? Czekaj, bo muszę sobie zobaczyć. Kurde, powiem wam szczerze, że... O, tu mam te. A jak to światło się włączało? O, P. Nie, o, to były te. Były... Nie, to były te. O. A, już mamy. Jest nasza ciężaróweczka wspaniała. Jak pamiętacie z ostatnich live'ów. Szerokości bajo pewne. Także to ja, Stanisław. Myślę, że dzisiaj zaczniemy troszeczkę jeździć. Jesteśmy akurat, powiem wam szczerze, nawet nie wiem, gdzie ja jestem, w jakiej jeszcze mapie. W Düsseldorfie jesteśmy. Düsseldorf. Ja, gut, w Düsseldorfie jesteśmy. I jedziemy do Euro Godis. Albo po prostu zobaczymy, gdzie tu możemy coś wydać. Coś fajnego. Dobra, spoko. Zaczynamy jazdę naszą wspaniałą ciężaróweczką. Wejdziemy do firmy. Zapraszam was wszystkich chętnie, jeżeli macie chęci, możliwości gry ze mną. Oczywiście wiecie, że to jest multi, ja z wami zawsze konwoje robiłem. Oczywiście zapomniałem, gdzie tu jeszcze miałem ustawione... Nie, na różowo nie pomaluję, nie da rady. Nie. To jest ciężaróweczka, która, wiesz, rzadko kiedy to taką ma. Także prrbaśka, już jest G. Zaraz zobaczymy, gdzie możemy sobie pojechać. Przewoziemy jakiś fajny towar. Siema Stanisław, dobra, spoko. Teraz tak, powiem wam tak, zobaczymy sobie. Nie ma żadnych. Nie mam żadnych, ty, zleceń? Co jest, czy ja jestem po prostu jakiś nie takiś? Nie, to nie będzie tutaj. Kurde, nie mam żadnych zleceń. Jakim cudem? Do filtrów pasujących, przecież ja nie chcę. Jakiegoś trasy. No nie ma. Jakieś filtry są? Ty, no filtry zrobili, kurde, maszyny. Ale zobaczymy maszyny. Nie, weźmiemy wszystko sobie, no to wszystko weźmiemy, to czekajcie. Co, maszyny nie ma? Nie ma. Maszyny budowlane nie ma. Standardowa dostawa, jak tam? No jest, wszystko jest włączone. I co tutaj, nie znajdzie mi? Kurde. Zbugowało mi się, nie? No, też tak myślę. Wiecie, co jest najgorsze? Że kurde, mam telefon, który się ładuje, nie nadarza się naładować i mam 8% i nie wiem, czy mi czat nie padnie. Ale spokojnie, zaraz zobaczymy. Wiecie co, ja odjadę troszeczkę do tyłu. Albo po prostu inaczej to zaraz zafimy. Zaraz to inaczej zafimy. Wyjdziemy sobie... Prbaśka. Wyjdziemy sobie centralnie tutaj fajnie na z rynek pracy. Zarobię pieniądze i zobaczymy, bo my jesteśmy w Düsseldorfie, jakie mamy zlecenia. Tu żadnych zleceń nie ma. O kurde, dobra, to jedziemy tutaj, nie? Jedziemy do tego, co do Amsterdamu będziemy mieli, tak? Z taką dużą beczką pojedziemy sobie, dobra. Stawiam sobie na GPS, lecimy, bo powiem wam szczerze, czemu mam się przespać? No w pracy byłem, ja wiem o tym, ale bez przesady, dobra. Cofamy oczywiście na lustereczka, tradycyjnie, może się uda nie przywalić nigdzie. Pięknie, panowie, no kurde, ten symulator jest dobry, ja mówię, że pamiętacie, jak jeszcze upaliśmy w niego ostro. A uważam, że troszeczkę go dopracowali dosyć fajnie. I lecimy. O! No i kij ci w nos, szmato jedna, za przeproszeniem. I rozpiździł mi ciężarówkę? Nie. Co za debile, no. No pewnie do kolonii jedziemy, jak chcesz. Nie ma problemu. Posuwamy ciężaróweczką. Muza gra, kula się kręci, świeczeczki świecą, wszystko V8 daje radę ta Scania, kurna. I
Jedziemy po towar. Mamy zaledwie 37 km po towar. Myślę, że to będzie dobrze. Słychać dobrze muzę, ciężarówkę, wszystko słychać, tak? Kurde. Powiedzcie mi, gdzie się ustawia naciśnięcie, gdzie mogę rozmawiać z ludźmi. Bo już zapomniałem. Wiem, że to śmieszne, że ja się pytam, grając tyle godzin w Euro Truck Simulator, ale no po prostu widzicie. No jest jak jest. Do kiedy live? Do dzisiaj. No i zobaczcie na to. Nie lubię takich rzeczy, żeby... No takich ludzi, którzy wywalą ci prosto w gębę, za przeproszeniem. Sorry bro, sorry kurwa. Co mi po twoim kurwa sorry, no? No. Sfele za przeproszeniem, bo... No i jedziesz człowieku po towar i ci tak upieprzą, że cię w głowie się nie mieści, no. Dobra, skarczy mojego gadania, biadolenia i w ogóle... nie pojedziemy, ale pojedziemy teraz, poczekajcie, F7 było, tak? No i wezwij pomoc. No ja muszę za to zapłacić. No ludzie, kto za to zapłaci? Ci państwo za to zapłacą. No dokładnie, to powinien być ban ostro. No widziałeś, jechał prosto mi na łeb, wrąbał mi się i tyle, no. Wziąć takiego, powiesić za jaja i tyle, no. Dobra, trzeba tylko naprawić ciężarówkę, no bo kurde... A dołożyli coś fajnego, jeżeli chodzi o... Dzięki wielkie za suba, człowieku, dzięki. Dołożyli coś w ogóle do tych ciężarówek, że można coś fajnego przymocować im? Czy nie? Bo ja mam tutaj DLC-ków, mam prawie wszystkie dokupywane, ale Vivale France jeszcze nie mam, ale to spokojnie uzbieramy. Jeżeli będziecie chcieli, żeby to powróciły te stare czasy, stare nagrania nasze... No przepraszam, że przekląłem, już nie będę klnął, dobra? Bo jestem przyjazny rodzinie i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, co on tu w ogóle ma ciekawego. To... Mamy nawigację, to wszystko to samo jest, chyba mi się wydaje, wiecie? Co było? Ja już tu mam wszystko po... Ja mam tu wszystko porobione, powiem wam. Tu mam tak fajnie. Ciężaróweczka jest zarąbista, tu mam... A poczekajcie, jeszcze coś sobie wezmę fajnego. No dobra, musi być kubek. A przy okazji o mówieniu o kubkach, weźmy ze Scani. Albo ten, o ładny. V8, dobra. Mówieniu o kubkach, od razu mówię, że nasze VIP-y, takie zwane sponsorzy, którzy teraz na miesiąc płacą i tak dalej, będzie rozlosowany, mamy kubki ze Zybek67 z logo kanału. Jakbyście chcieli, to zapraszam. Będziecie sami jako sponsorzy, to... Ten, to jest do końca miesiąca, także jeżeli znajdzie się jakiś sponsor sam nawet, to ma od razu wysyłany kubeczek. Ode mnie, jeszcze z moim autografem. Przednia plakietka. Kurna panie. Nie chcę tego. Ale mi się grill zmienił. Nie chcę tego, dobra. Tak, anulujemy, je, dobra, jedziemy dalej. Zrobiliśmy, naprawiliśmy, zasuwamy dalej, bo kurde, czas nas goni. A co z tym klanem WOT? No, będziemy robili, tylko że powiem ci szczerze, Ryzer, jakoś tego WOTa na razie muszę odpocząć, bo co tam się wyprawia, to też tak samo wiesz o tym następny, kurde, no. Dobra. Na razie jesteś, niedługo będziesz dowódcą tego klanu, także spokojnie, Ryzer. Mówicie, że na X się gadało. Muszę zobaczyć. Nie mówię. Na Z? A, też nie gada. Kurde, nie wiem co to jest. Nie wiem gdzie... O, jest. Mamy towar! Wiem, że... O kurde! Wiem, że fajna, bo za dawnych czasów, jakbyście zobaczyli, ja powiem wam szczerze, te moje live'y wcześniejsze, to widzieliście, żebyście zobaczyli, ile ja tam w trasy przywaliłem. To się w głowie nie mieści. Czekajcie, bo ja tu przyjechałem już od razu po towar, czy ja muszę tam nacisnąć Enter? Chyba tam muszę nacisnąć Enter. No, jak ogarniesz, będzie G. No, ja mam akurat 4-gigówkę kartę i ogarniam temat. Dobra, mamy towar. Wow, kuna, panie, ty. Czym jedziemy? Chłopaki, co wybieramy? Dawajcie.
twój tata jeździ ciężarówką. Jak on jeździ taką ciężarówką, jak ty piszesz, to kurwa chyba rowerem jeździ. Dobra. No co się stało, że się wkurzyłem? No bo jechał gościu na przeciwną stronę, mi zjechał i przywalił we mnie. A ja dopiero zacząłem grę. Dobra, panowie, najdroższe zlecenie, dobra. Najdroższe zlecenie 57, 68, 84. 84. No to bierzemy te jak najdroższe, to jest do Amsterdamu. Okej. Bierzemy to. A co, oni mnie kiknęli? Czy co? A, bo mam long vehicle i dlatego mnie kiknęli. Ale jazda. Nie lubię tego. No dobra, zapakowany chyba już jestem. No niech se będzie, no, Ryzer. No kurde, obyś miał tak, dobra. Jadę ciężarówką. Tylko kijowo powiem wam szczerze, bo chciałem chciałem grać na live, a zrobiło mi się offline. No dobra, no to jak mam long vehicle, to znaczy long, no strong, zarąbisty. Unikaj pojazdami, dobra, kontynuuj. Jadę, czego boicie? Mam pilotów, kuna, mam pilotów, jadą przede mną. Panie. Ale mam ciężarówkę, ty. Co ona robi, ty? Nia. Pierwsze drzewo będzie wypieprzone wszystko. Ja, zobaczcie, jakie to długie. Dobre, co? Ty, powiem wam szczerze, muszę chyba bardziej środkiem jeździć. Ja. W tą, kurwa, nie w tą stronę. Nie widziałem. Dobra, jedziemy. Dobra, zostało nam ile? 280 km, to nie jest dużo. Także przelecimy to. Jak ktoś chce z nami grać, to będzie dobrze. O kurde, ty, skrzyżowanie będzie. Widzieliście to? Ole, hamowanie. Kurde, nie można wyhamować dobrze. rowerkiem, ta. Dobra, uważajcie, muszę sobie teraz jakoś to wziąć. Z tej strony już obciera. Powiem wam szczerze, no nie jest to łatwe zadanie, te, bo ja to jest, mam ten dodatek, wiecie, ten, co mamy duże, fajne, specjalne przewozy, nie? Ciężarówko jeździ, no to mówię, no to chyba z rowerem. Tak, utrzymuje ładunek między pojazdami eskorty, utrzymuje, a mi się tu pultają. Przecież nie wyjeżdżam gdzieś poza imprezę czy coś, ja nie wiem. Siemka, o jest i Studio Raciak. Siemaneczko, akurat wiesz, zapierdzielam sobie z dużym tym. Z dużym ładunkiem, wiesz? Że jest taka troszeczkę, ty tak daje ostro, ale jest G. Kurwa masz. Ci piloci co dają, że jak niego piźniesz, widzisz to, co się dzieje. Dobra, jedziemy dalej. Po co mi ci piloci, jak tylko ja nie mogę się normalnie... Leci. Chciałem pokazać, jak fajnie ciężaróweczka wygląda. Ale powiem wam szczerze, ma co dźwigać, co? Co to jest? Jakaś turbina, czy co? Muszę zobaczyć zaraz, co to w ogóle jest. Chyba F7 to było, nie? F8? F6? Jest. Elementy kotła. O, no to faktycznie to będzie to. Kocioł jak tralala, kurna panie. Rzeczka, tralala też. To minę troszeczkę. Jedziemy. No co on robi? Czemu ten bydle mnie hamuje? No uwzięli się dzisiaj.
Tak, tak, tak. To może być turbina kotła. Wiem, bo twój tata jeździ z takim czymś. I z rowerem. Sorry. Lepiej żartować niż chorować, nie? Oczywiście nabyłem rafta, powiem wam szczerze. Znaczy, miałem multi, tylko teraz mam ciężki sprzęt i wyłączyło mi multi, wiesz? Czy jestem na TS-ie? Nie, nie jestem na TS-ie. TS się chyba tamten skończył. Będę musiał następny uruchomić, ponieważ mi dawno nie było. Na pewno na Europa 2 będę. Ale to spokojnie, nie? Jest może teraz po tej aktualizacji coś takiego, że wchodzę w online bez wyłączania gry? Mogę jeszcze raz po prostu tylko kliknąć guziczek, jestem online? Powinno coś takiego być, nie? Możesz zareklamować swój TS. Możesz studiować jak chcesz to. Po starej znajomości, ale raz. No zostało nam tylko 200... Kurde ty, ile nam kilometrów zostało? Ty, ja to będę tak jechał. Ale bez sensu, czemu ja mam tak wolno jechać w ogóle? Wiecie? No przecież to będę godzinę czasu jechał, ludzie. Ja chcę z ludźmi pograć. Także szykować się, ekipa. Zaraz będziemy jechali. Pięknie zasuwam. Dobra, lecimy, lecimy. Także zapraszam do subskrypcji kanału, łapkę w górę. Nie, nie, nie! Ja chciałem go już wyprzedzać, kurwa, dobra. Przyzwyczajenia. Łapkę w górę, no i jeżeli macie ochotę zostać sponsorami kanału, to oczywiście możecie liczyć też na duże, fajne nagrody. Znaczy duże, no akurat fajne, akurat typowe nagrody z kanału. Z podziękowaniem ode mnie i jeszcze kubek przy okazji. Także spokojnie, zapraszam. Siema, na czym gram? Na klawiaturze. Nie podłączałem tej zrąbanej kierownicy, ponieważ nie mogę. Bo jest kicha, no. To najgorzej, bo zobaczcie, muszę jechać w eskorcie. A to jednak trochę, troszeczkę nam... Muszę jechać jak powoli, widzicie? Staram się o to panować, żeby nie przywalić w niego. Dobra, jak to wygląda, nie? Jaki kafar. Dobre, dobre. Zmiana pasa ruchów, no dobra. Jeszcze 211 km i zaczynamy jazdę. Halo, halo, tu Stanisław. Gdybym wiedział, to nie brał tego, powiem wam szczerze. Ale już zrobię tę misję do końca. Co by nie było, żeby na powsi nie gadali. Dawaj tym VW zapieprzaj. Bo te piątka to jest. Aż jeszcze na tę czwórkę mi się wydaje wygląda trochę. No zrobiłeś mnie z tym zleceniem, tak! Kacpi, porobiłeś mnie z tym zleceniem. I to zarąbiście. Ja chłopie mam 193 km jeszcze. Dopiero 80 przejechałem. Już to jest normalnie nie do pomyślenia, powiem wam szczerze. Muszę
włączyć koguty, bo to inaczej nie szło. Tak se poglądamy, bo to i tak jedzie się toczy, kurwa, jak wiecie. Jadę jak pijany, nie? Ale trzeba powiedzieć, że krajobrazy fajne porobili, te słoneczniki pierdoły. No zapraszam, zapraszam wszystkich, którzy są chętni w ogóle być dzisiaj na live'ie, troszeczkę się udzielać. To byłoby dobrze. km. No mamy troszeczkę, kurde, powiem szczerze, że mamy troszeczkę tak, kurde. W ogóle jest ktoś na live'ie, w ogóle macie ochotę oglądać nas czy coś, nie wiem. Chciałbym wiedzieć. No, widzę, że dzisiaj to nie będzie to grało. Sony, żaden Zbyszek, Zybek jestem. No, mówię ci, że oczywiście zaraz startujemy, tylko dojadę do tego, jeżeli ktoś chce. No bo pokazuje mi, że dwie osoby tylko są, no ja nie wiem. Droczysz się, droczysz, no. No to dobrze, jak się droczysz. Kurde. Czekam i się gówno doczekam, kiedy dojadę. 152 km, ludzie, jak to idzie? O, dojcze, liberale. Dawaj, bo cię zaraz puknę w te VW. Kurna! Panie, zahamowało mnie. Cicho! Włącz sztuce. Skąd wiedziałem, że coś wystaje. Siema, Polęk. Witam cię bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrypcji kanału. I nie Zbychu, Zybek jestem. Jestem Stanisław. Dzisiaj jestem Stanisław. Następny się chce droczyć, nie? Wy dziabongi. Dobra. Czyli co? No zostało nam 139 km. Myślę, że to w miarę szybko minie. Zrobię to zlecenie. I pierdziele, już żadnych takich nie biorę. Bo chcę z ludźmi ograć, a nie. Bo zostawię to na środku drogi, pojadę, pizdziec. No to dobrze, że mnie dobrze cybujesz. No Stachu jestem, tu Stanisław. Robię margines zaraz. Jak coś, to już jadę. Bajo. Jedź tym kurde wariatem. Piękna ciężaróweczka, powiem wam szczerze, ona mi się to bardzo podoba. Uhu! Spadaj mi gościu z drogi! No dostosuję prędkość, tylko mi nie zasłanie mapy. O! Nie jadę, jedzie! Kurna, ty na tył. O, myślę, że o wiaduk zahaczę, ale by była jazda, co? No chciałem go wyprzedzić, ale wiesz co ci powiem, no nie da rady, no. Jadę z tym mostem.
Jedziem sobie, jedziem. Pizdu. No dobra, dużo nie zostało, powiem wam szczerze, zostało nam zaledwie 104 km. Szykujcie się, szykujcie, EU2, proszę was bardzo. Jakąś kolumienkę byśmy walnęli, byłoby dobrze, fajnie by było. Pogadali, co się dzieje w ogóle w eterze. Tu Stanisław i w ogóle. No co jest, gościu, śpiesz się, no bo... A, no nie będziemy mu długimi świecić po oczach, nie? Ło! Kurde, czytam czat, zobaczcie co ja zrobiłem. Ale jazda, zaraz... Cicho! 3 naczepę, znaczy 3%, kurde! Co masz w Skandynawie? No ja też mam Esta i Skandynawię, spokojnie. No tylko chciałbym, czy makówka wyszedł. Super. Aż piesek mi krzyczy tak, 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 nie, tak, nie. Nie wiem, zwariował. Nickname wchodzi, widzę, na Eurotrack Simulator. Co się dzieje? Zaczęli moi znajomi wchodzić na Eurotracka. A to dobrze, żeby się przywitać. Bardzo fajnie, Sony. Miło z twojej strony. Też się witam z tobą. Nie jak ksiądz ministrantem, tylko normalnie. Ja pierdzielę, powiem wam szczerze, zasnę, 80 km jeszcze. Ja się nie dziwię, że was tak mało na tym, kurde, streamie. No i cały czas jedzie i jedzie i jedzie i jedzie, to takie... Wiecie. Pięknie, podziwiamy trochę. Ale on lata jak Żyd po pustyni, nie obrażając. Ło! Kurde! Ale bym go był wyciął. A gdzie spotkanie? Zaraz ci powiem. Ja w Amsterdamie będę. Ja kończę na Amsterdamu, jadę. Tylko zaraz ci powiem dokładnie gdzie, tylko zaraz. Jadę do... To są elementy kotła. Ale nie mam napisane gdzie. Przerwa odpoczynek 11 godzin. Dobra, manewr, wiem, że się zbliża, kurde. Czekajcie, muszę zrobić manewr. A czemu on tutaj bierze? A, teraz to będzie jazda fajnie, zawika. Stachu jestem. Wersja ETS? No aktualna. Kurde, powiem wam szczerze, zmieścić się. No naprawdę się czuję teraz jak w prawdziwym tirze. Bo tutaj faktycznie idzie na zapałeczki. Próbujemy podjechać. O kurde, teraz mi nie pomoże. Prr, Baśka. O! Bym się złamał, panie. Pełne skupienie. Jak srający kot na pustyni. Leci, leci, leci. Ej, wyjechali my. Jaka wersja ETS-a? No nie wiem, no bo ETS-a musisz sobie zaktualizować na Steamie, a później dopiero w track MP musisz wejść, nie? Jeszcze oprócz tego mam American Truck Simulator, też podarowaną tu przez naszego Wilica Bociana prawdopodobnie. I powiem wam... A czemu on tak czeka? Oglądamy sobie ciężaróweczkę.
Tania pikna. A czemu on nie jedzie? Dawaj, jedź. Dobra, już. Bardziej opłacalny dla mnie? Znaczy wiesz co, sponsorzy to jednak są pewni, czy są... Nie miałem sponsorów, tak ci powiem, nie mam sponsora żadnego jeszcze. I chciałbym, żeby ktoś był sponsorem, jak piszesz na czacie, to zrobię ikonkę specjalną, fajną. I na pewno będzie to, powiem szczerze tak, ja chcę dla sponsorów moich robić fajne... No mam akurat parę kubków też zrobionych i będę robił na pewno jakieś tam smycze, kubki też ze swoim logo kanału. No i oczywiście też będę mógł zrobić od razu na zamówienie kubek też z, ale to będzie później, z napisem naszego sponsora, tak? No trąbnąłbym go, ale no to ja go trąbnę, tłopie, no. No trąbnęłem i jemu to nic nie pomaga, chyba jakiś głuchy facet siedzi tam, powiem ci. 17 km zostało, ale fajnie. Pogadałem z wami troszeczkę i jakoś już chyba poszło, nie? Mi się wydaje, że mam najlepszą tą full, ale rozdzielczość mam chyba kijową. I tak widać, że są takie, kurde, nieczysta jest ta gra, jeżeli chodzi o o grafikę, wiecie? Bo grafika jest full, ultra, ale musiałbym jeszcze, wiecie, rozdzielczość, zaraz zobaczymy. Spróbuję zrobić inną. No i dobrze, że ci się włączę. Także mówię, że no live będzie gdzieś tak myślę do godziny 12 dzisiaj, ponieważ jeszcze dzisiaj jest niedziela, faktem wróciłem dopiero z roboty niedawno, ale muszę po prostu na budowie dzisiaj jeszcze troszeczkę porobić. No, niestety jest niedziela, ale trzeba porobić. Myślę, że będzie akurat to dobre. Mam jeszcze Payday, w którym jeszcze nie grałem z ludźmi. Chciałbym sobie zagrać, zobaczymy jak to będzie się grało. Słyszałem, że to jest fajne, bo grałem to sam. Znaczy sam, no multi, ale powiem wam, że to... Jakoś mi tak, kurde, za dobrze w gustu nie wpadło. Kurde. Muszę trochę odjechać. O, i teraz będzie G. Po prostu, kurde, szerokie jest to dziadostwo. Ostatni raz mnie namówiłeś na takie coś. No 1000 km, ale ty powiedz, ale co, na pusto lecisz? Jak lecisz na pusto, to dobrze. O, jest, odkryto Amsterdam. Dobra, lecimy. Muza jest, dudni, zimny łokieć, pany. Dobra, tu będziemy wjeżdżać chyba. Nie muszę wam tutaj zaparkować. Czekają majstry na mnie, panie. Dowiozłem towar, ale 3% uszkodzony, nie? Zadowalająco, także nie byłem zły. Siema Robson YT, czemu nie ma Fortnite? No cały czas Fortnite'a nie możemy mieć, no choć będzie, no myślę, ale nie, może dzisiaj będzie wieczorem, zobaczymy. Czekajcie, bo zdolności muszę się. Ja już mam wszystkie zdolności, do czego mi to potrzebne?
wszystko. To nie potrzeba. Dobra. Pytanie, czy mnie wrzuci do online? Jak to można zrobić, żeby wrzuciło mi do online, co? Więcej Europy jest zatrudnić to samo jak ostatnio razy. Dobra. Jestem w Amsterdamie. Myślę, że muszę tylko zrobić sobie... muszę sobie zrobić, poczekajcie, ja tylko chciałem coś zobaczyć, czy w ogóle... No jest nas sześciu, tak? No bardzo fajnie. Cieszę się bardzo. No i cóż, działamy sobie dalej. Chciałem zobaczyć jazda. Zobaczymy, czy ja mogę podłączyć. Jak można przełączyć, żeby było online, co? Może ktoś mi powiedzieć? Bo chciałem online włączyć, jak to zrobić? Jak cię wyrzucą na offline, jak można zrobić online? Powiedzcie mi. Czekaj, nowe ulepszenia. Jakie mam ulepszenia nowe? Mam jakieś nowe? Chyba mi się... jest. Skania. Nie ma nic. Volvo ma, nie, też nic nie ma. Wszystko mam. Dobra. Na oparach lecisz? No dobra, dobra, spoko. Dobra, czyli tak, czy muszę po prostu chyba się wylogować? Poczekajcie. Muszę wylogować się, ja myślę, że jak się wyloguję. Właśnie, jeszcze raz. I track MP wyłączam. Załączam, czy załączam. Jak tam widzicie. Bo muszę po prostu... Track MP jest. Czekamy, spokojnie. Siema Tukan, witam cię bardzo serdecznie, Tukanidło. Dobra, włączam. Włączam, 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 włączam. Już będę zaraz, czekajcie. Track MP oczywiście fajnie się załącza, jest elegancko. Ktoś by chciał podkładkę pod myszkę Zybek 667 z logiem kanału? Też mam. Pamiętajcie o tym. Europa 2. Kontynuuję grę. Widzicie mnie z powrotem, powróciliśmy. Bardzo fajnie. Sukces, full login. Także ja pojeżdżę, jeszcze popatrzę. Daj mi znać, kolego, ile jeszcze ci zostało. Ja zaraz wykombinuję coś, żebym mógł się skomunikować z tobą, oczywiście. Co tu się stało? Zbagowało się? Nie widzę nic. Widzicie coś? Normalnie nic nie widać, co? Tak samo mam. Kurde, normalnie trafi mnie zaraz, trafi. 800, to może zaraz zabiorę gdzieś towar. Nie no, coś tu jest nie tak, poczekajcie, Alt F4 oczywiście. Pach, poszło. Bo to nie ma co, jeszcze track MP raz. Przepraszam was bardzo, ale że tak się dzieje, jak się dzieje, ale to nie moja wina. Po prostu coś się spiździło. Uruchamiamy już. Włączam launchera. Tankujesz? No dobra, tankuj. Ja całe życie tankuję wieczorami, wiesz? I wiecznie jest zatankowany. Login. Europa 2. Europe, oczywiście, dwójka. Kion, jest dobrze, jesteśmy. Bardzo fajnie, cieszę się bardzo. Ciekaw jestem, czy jestem dalej w Amsterdamie, czy mi gdzieś nie podniosło. Na ultra. A faktycznie, masz rację. Może rozdzielczość zmienię sobie na bardziej taką tą, bo jest... Czekajcie, zaraz zobaczymy. Spróbujemy na ultra zrobić. Grajo? Siema, Gabel. Się coś
coś, ale dobra, poszło. Idziemy zobaczyć, poczekajcie, ustawienia jeszcze, bo mamy czas, teraz kolegę czekamy. Ustawienia. Są ustawienia, żeby wyglądała, no, ultra. 1360. Zróbmy takie ustawienia. Dobra. Zastosuj. Zobaczymy, czy to wejdzie. O nie, 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 mi to źle pokazuje, nie, u mnie jest w ogóle masakra. Tak nie może być. Chyba nie będę grzebał, bo będzie kicha, nie? Dobra. Mamy to, muszę zobaczyć tylko, jak to u was wygląda. Dajcie mi tylko zobaczyć. Dobrze wygląda, bo ja nie widzę teraz, bo nie mogę przełączyć tego. Dobra. Amsterdam, Europa 2. Halo, halo? Halo, halo Romku, halo, halo Janku, słyszycie mnie? Hello? Jesteś z Polski? Chyba nikogo nie ma. Dobra, mieszę z tym. Patrzmy po firmie, bo Amsterdam oczywiście będzie się zacinał, bo to jest normalne. Ryździała kaczerbicha jedna ja! A paszety na won! Nie, żartuję. No bramek jest ciul, wiem o tym. Dobra, zobaczmy, co to w ogóle jest. Co masz po drodze tam? Amsterdam jest i... Na Amsterdamu lecisz skąd? Bo może ja wezmę sobie towar i dołączę do ciebie. Nie ma sensu, żebym ja czekał. Do Berlina może co? Poczekaj, Szwecja, Kopenhaga. Ty poczekaj, ja sobie może do Berlina znajdę. Czekaj. Jak znajdę do Berlina, to zobaczymy. Bo może będzie taki motyw, że znajdę do Berlina i możemy sobie razem, wiesz, pyknąć. Niemcy, Kassel, Erfurt, Rostock, Hanower. O Boże, jak on wyje, ten mój kot. Brakuje mu kocicy. A nie mam tutaj do Berlina żadnego wyjazdu, żadnego ten. Kurde. Ale do Hanoweru możesz jechać? Ty słuchaj, to ja mogę jechać do Hanoweru. Lecę na Hanower. Ale poczekaj, czekaj. Bremen. Tu nie. Malmo na Szwecji nie będę. Tu też nie będę zapierdziela, bo to jest masakra. Kurde, no nie mam. Mam najbliżej mam do Bremen. Słuchaj, to ja lecę na Bremen. Hello Heroes TV, witam cię bardzo serdecznie na dzisiejszym wspaniałym live'ie. W ogóle zapraszam cię do subskrypcji kanału, łapkę w górę. Słuchaj, ja jadę na Bremen. O tak zrobimy. Będę zawsze bliżej ciebie. Bo ty lecisz przez Berlin. No i tak jedziesz prosto na Hanower. A polecę z Bremen na Hanower. O tak zrobimy. Dobra, biorę Bremen. Dobra, gdzie jest ta ciężaróweczka? Ta moja wspaniała. Poczekaj, ja nie wziąłem jeszcze tego? No co jest? Ja do Bremen wziąłem, miałem już. Gdzie mam Bremen chyba? Czekaj. No wziąłem to chyba, co? Jak już się. Nie mów, że nie wziąłem, no kurde, nie pojadę. Na jakim EU gram? Na EU2, proszę ja ciebie. Muszę polecieć jeszcze raz, bo... Aaa, spoko, to tutaj nie, tylko jadę na ten. Dobra. Lecę po towar. Zaraz wracam. I pojadę na Bremen, ty byś... Weź... stój, brr. No to leć na Bremen. Bo ja do Bremen śmigam.
Hello guys! Hi! Hello girl. Girl? My beautiful girl! Dobre żarty. Dobra, lecimy tu do Bremen. Tu będzie do Bremen wyjazd. Bremen, no już bierzemy Bremen. Dobra, mamy Bremen. No i cóż, kurde, widzieliście co ja będę brał? No chyba zwariowali. Ty no zobacz co mi dali. Przyczepę kempingową. Normalne? Jak do ciężarówki zaczepię, poczekajcie ty. Nie no. No nie mówcie. To nienormalne. Siemka Adawon. Ty zobacz co mi dali do tira. Przyczepę kempingową. Co ja mam zrobić z tym? To nie podczepię. No to jest chyba coś, coś nie tak, co? Ja nie tym samochodem jestem. Oni się pałują, ja nie jadę do tego. No jak ja to podczepię? No Skodę muszę. A Fortnite'a teraz nie gram w tym momencie, a w ogóle gram. Nie, tak nie będziemy. Dobra, słuchaj. Ja lecę na Bremen, do Bremen na ten. Do Bremen lecę sobie na pusto chyba, wiesz co? Albo do... Zobaczymy, czekaj. Bremen mamy tutaj. Lecę na Augsburg. W Augsburgu może zobaczę, może coś będzie ciekawego. I tyle, no. Jak tu się zaznacza punkt? Nie mogę zaznaczyć? Co to za dziadostwo? No mam niby, że Bremen, ale jak... Czym ja mam to wziąć, tą przyczepę kempingową? Skodą? Ja Skody nie mam. Tu się pałują. Dobra. Hello, hello! Jesteś tutaj gdzieś w pobliżu, mój znajomy. Hello, hello! No właśnie widzę, że jesteś, bo widzę cię na mapie. Dobra, ty słuchaj, musimy tak zrobić, że polecieć na Bremen. Gdzieś. O, widzę cię. Jest i Gavel, patrzcie, niemożliwe. Gavel furą przyjechał. Dobra, Gavel, dawaj za mną. Musimy lecieć gdzieś na Bremen. Nie zawracaj, Gavel, ja już zawracam. To poczekaj, trzeba na mapie zaznaczyć Bremen i lecimy. To jest prrbaśka. Jak to zrobić, żeby... Gavel! Gavel, weź prowadź najwyżej. Prowadź, prowadź. Wywaliło ci kompa? Dawaj, Gavel, prowadź. Do Bremen lecimy. Jaki kanał CD? Zaraz ci powiem. Czekaj, czekaj. Na trójkę. Dawaj na trójce. Jesteśmy na trójce. Wiem, że mam zlecenie. Muszę to zlecenie F7. Muszę to zlecenie porzucić chyba, wiesz? Anuluj zlecenie, to jest Enter. Dobra. No nie chcę zlecenia z tego powodu, że po prostu nie ma sensu, żebym go miał. Jeżeli... Wiesz...
Dobra, no muszę teraz zrobić manewr. Może teraz już... O, będzie, Bremen. Jest, lecimy do Bremen. Dobra, Gavel, ja lecę na... Jeżeli jesteś na trójce i mnie słyszysz, to lecę na Bremen. Gavel! To byś mnie znowu gonił. On mnie Daf nie interesuje. Dobra, lecimy dalej. Gavel! Będziesz mnie gonił zaraz. No i biedny Gavel zaraz będzie mówił. O kurde, co tu się robi? Gavel! Dobra, trzeba lecieć. Lecimy. Ty dziadu, ty! Ale masz fajny typ! Zybek z YT. Kurde, zapomniałem, że mamy jeszcze ten nasz wspaniały team. Jedzie! Panie, już 112 zapieprzam. Poszłem jak burza. Suwam, pa. Gavel mnie... Jesus, Jesus! Ale żem wyrżnęła! No czekamy, jedziemy do Bremen. Gavel, goń mnie. Cienki jesteś. Ja nie wiem, czy on mnie słyszy w ogóle. Ty napisz do mnie, czy mnie słyszysz, bo ja nawet nie wiem, czy ty mnie słyszysz. 144, ale zasuwam. No dobra, ja lecę na Bremen. Jesus, Jesus! Za mało na tacę dałam, że mi teraz tak źle wychodzi. Jedziem, tara! Au, au. No to co, to ja nie wiem, czy ty masz komputer, czy ty masz Katarynkę. Ja zasuwam. Mam 260 km do Bremen. Gavel. Dawaj, gościu, dawaj! No, na trójce! Gavel, trójka! Wow! Na trójce! Gavel. Dawaj na trójeczkę. Nie mogę pisać, bo wyrżnę. O. Zawsze tak było, że nasz kanał był na trójce. Jesteś? Mobilek. No jak jesteś, ale nie gadałeś nic. Ty gadasz, że nie gadasz. Gadasz, kurde, dawaj tu gadaj. Odezwij się, daj głos! Gavel!
Jak chcesz wyłączyć YouTube'a? Jak? Jakim cudem? Chcesz wyłączyć YouTube'a? No zwariował. Dobra, lecimy. Jedziemy jak ten piesek. Widzicie? Fajnie? 193 km, ale ja zaraz się bujnę. Starczy mi jeszcze, zapewne muszę. Ale kupę muszę! Żartuję. Dobrze. Zasuwamy. I zaraz będziemy na miejscu, bo już mamy 169 km, także do Bremen nam daleko nie zostało dużo. Myślę, że damy radę. Czat żyje, czat nie śpi. Dawać. Zasuwamy. Będzie pętelka zaraz. Albo będziemy wywalenie na bok. Na bok, z boki. Jezus! Zarysowałam sobie, jak ja pojadę do kościoła. Niedziela. Dawal pod spodem. No i całe 138 km, ale zapierdziela to chociaż. No to cóż, jak lecimy prosto, to musimy tutaj za tym dziadem lecieć. A potem go z prawej wziąć. A co będziemy się czaić, panie? Nie ma litości. Gabel. Gabelek! Następny do wyprzedzenia. Co on tu kurna wiezie? Ciufcie wierzę, ciufcie! 103 km, ale zasuwamy. Siema! Witam cię bardzo serdecznie! Norbin... Co? Norbinko! Witam. Dobra, to super. Damian, już zaraz będę tam tym. Bremen, także spokojnie. Zostało mi 85 km do Bremen. Gabel się po prostu gdzieś. Gabel, dawaj, no co się tak obijasz? Do mojego warła strzały się nie do mnie ten. Nawet się chopie nie dorównasz. Jest dobrze, lecimy. Myślę, że się... Nie wywróciłem się. Dobrze jest. Muszę zaraz coś z tym kotem zobaczyć, także jak do Bremen dojadę, co tam się z nim dzieje u mnie, bo coś zamiałczy się. A nie chciałbym, żeby tak miałczał. Żeby go coś bolało. Czyli jesteś z Kanią. Bardzo fajnie, 40 km zostało. Jak masz, jak się zwiesz, Damian? Coś tam, tak? Przełącz się na kanał trzeci, CB, od razu ci mówię. Bo nie będziesz nas słyszał. Pan da, pan nie da. Jedzie. Czyli co, mamy 23 km. Damian, szukam cię. Nie macie jeszcze, nie mam do ciebie zasięgu. O, czekamy. Wow. Ale bym wyciął, tylko się zapatrzałem na ten. Dobra. Czyli już zjeżdżamy z miasta.
Szukam cię, Damian. Jest Damian. Siema, Damian, słyszysz mnie? Polskie traki. Halo, halo, Damian, Damian, słyszysz mnie? Mobilki, mobilki, tu Stanisław. Ty chyba pojechałem tam, gdzie nie trzeba. Kurde. Nie tu, muszę zawrócić. Nie, może jestem, dobrze. Jestem Bremen. Damian, na trzeci kanał przełóż sobie. Na trzecim kanale, bo ja powiem ci szczerze, nie ten. Czyli co, czekamy na Damiana. Damian, na trzeci kanał. Musisz na trzeci kanał sobie zmienić. Wciskasz tab, prawym przyciskiem myszy. Już ci pokazuję. Wciskasz tab, prawy przycisk myszy i zmieniasz te kanały. Góra, dół. Albo po prostu bok. Tu. No. Czyli mamy tak już fajnie. Czekamy sobie na Damiana. Gawel już chyba też jest w pobliżu. Bardzo fajnie. Siema kama, witam cię bardzo serdecznie. Dobra. Damian, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dawaj. Czekamy na ciebie. No widzisz, do 24 czerwca kaba. No jak się pana wyłapało. Jest i Damian. No. Damian, słyszysz mnie? Halo, halo, Damian. Dobra, jeszcze czekamy na jednego. Ma 160. Zrób sobie ten, no. No to odzywaj się, bo ja chcę też wiedzieć ten. Gabel, poczekajcie wszyscy, czekamy już na kolegę jeszcze. Ma 160 km do nas. Gabel, nie słyszę cię coś. Halo, halo? Halo, halo, Romku? Halo, halo, Janku? To Stanisław. Robię marginesik. Dobra. To jaką trasę sobie jeszcze obierzemy? No dobra, dawaj, dawaj. Going S, no to czyli co, na Polskę możemy wyciąć. Panowie, polecimy do Polski. Jak macie Going S-ta, to spokojnie sobie polecimy do Polski. Nie ma problemu, nie? No dobra, czyli tak, nasz kolega. No cóż, lecimy sobie do centralnie, poczekajcie. Idziemy do firmy. Kurwa, po pasach nie będzie jeździć. Lecimy do firmy. Po prawej będzie tu firma. I zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Co my tu w ogóle mamy? Nexku, tak, jest Euro Truck Simulator. Bo są jakieś niby nowości, ale zobaczymy co tu jest, bo... dobra. Ja chciałbym, żebyśmy pojechali sobie gdzieś do Polski. Do Polski.
God. Nie no, wszystko jest tutaj tak kicha, nie, tutaj nie będzie. Ja bym to inaczej zrobił, czekajcie. Już patrzę, Gawel, co ja tu mam. No ja ci powiem szczerze tak, ja mam do Szczecina. Ja mogę do Szczecina lecieć. Ja mam do Szczecina, biorę sobie przesyłkę na Szczecin. Także ja mam na Szczecin. Szukajcie sobie coś koło okolicy tego, Polskę gdzieś. Bo ja muszę gdzieś tu pojechać, czekajcie, czekajcie. Ja muszę wycofać. Bo muszę, jadę gdzie indziej, bo tam mam przesyłkę. Także spotkamy się w Bremen. W głównym, a wy kombinujcie na Polskę, dobra? No Gawel, nie masz Szczecina, nie masz? Masz Szczecin przecież. Szczecin masz. Na pewno masz Szczecin, bo to jest podstawa. Zawsze jak się zaczynało, to Szczecinie też było ten. Ale Szczecin jest normalnie. Szczecin jest w podstawie normalnie. Szczecin chyba Warszawa. Dobra, ja sobie wezmę... O właśnie. No dobra, spoko. Jadę po Zeconko. Gdzie on jest? Tu będzie. Jest git. Dzięki, oh, yeah. Wielkie za suba. Hopie, dzięki, dzięki. Wielkie dzięki. Czekaj, muszę sobie podczepić. Podczepiamy oczywiście na lustereczka. Nie ma przypału. Jest. Podczepiona naczepa. Piknie. Siema, Adrian.pl, witam cię bardzo serdecznie. Zapraszamy do subskrypcji kanału, łapkę w górę. Czyli co, mamy sobie furę. Ja, panowie, na Bremen tu wyruszam. Masz na Poznań, no to super, bierz na Poznań. Aby Polska. Byś pierwszy prowadził, później będziemy ten. Dobra. Czyli ja tutaj lecę. Sobie spokojnie. I zaraz tak, czekajcie, bo wy jesteście z której strony? Prawo będę musiał jechać. Bo ja po lewej miałem, dobra. Gawel, gdzie ty jesteś? Ja sobie tu poczekam na was. Ja sobie tu czekam na ciebie, bo nie wiem, gdzie ty jesteś. FCP zamiast DHL, DHL, nie? To FCP zrobili. Siema, gdzie jadę? Do Szczecina będę jechał, jestem w Bremen na EU2. Do której live? No live jest akurat do 12, powiem wam szczerze, bo no muszę jeszcze dzisiaj pójść na budowę i później może coś wieczorem ogarniemy. Jak zmienić CB? Chodź, popatrz na mnie. Patrz na mnie, jak zmieniamy CB. Od razu ci mówię, tak, bierzesz, ściskasz tab, pojawia ci się ta lista, prawym przyciskiem myszy pykasz. I tu możesz wtedy w prawo albo w lewo na gałkę u góry i zmieniasz na kanał. Także na trzecim kanale jesteśmy. No widzisz, tak jak widzisz, tak powinno być. Gawel, jesteś w pobliżu? Halo Gawel, tu Stanisław, jedziesz do mnie, widzę. Dobrze. Ale żeś te towar wybrał? Fajną przycepkę. O, i Damian też ma, już tak? A Damian, gdzie brałeś? Siema, Excel.
Halo, halo. No siema, siema. Czyżby to jakiś kolega, który jeszcze nad nami nie jest na live'ie? Karol Przybylski, czy możesz jechać z nami? Jeżeli dasz radę, tutaj zdążysz, no to spoko, nie? Niestety nie mam do Polski. No to, no widzę, no, ale dobra, damy radę jakoś, nie? Siema, Excel. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. No dobra, to co, jeszcze mamy jednego, jeszcze na jednego czekamy? Znaczy, co ja jestem tym, na którego czekaliście? Aha. To co, jedziemy? Tylko ja sobie jadę jeszcze na warsztat na prawie. No to dobra, dawaj szybko, bo nie mamy czasu. Zaczekamy po prostu na jedną minutę na kolegę tutaj widzę, na Karola Przybylskiego. I też z nami pojedzie. Przypominam wszystkim, jeżeli chcecie live ze Euro Truck Simulator, wystarczy ładnie napisać komentarzyk pod spodem, że chcemy, ile osób będzie chciało, będę wiedział, albo łapki w górę. Będziemy po prostu wiedzieli, że będę wiedział, że te osoby chcą po prostu grać ze mną i tak dalej. Bo to było już, powiem wam szczerze, bardzo dawno, jak grałem, ale powiem wam szczerze, że miło pojeździć sobie z powrotem z... Tak. A jak się włącza? Czym się włącza awaryjne? Bo zapomniałem. Wiem, że to głupio brzmi. Ja też zapomniałem, nie jesteś sam. F, litera F. Już wiemy, Gawel tutaj, wiesz. Zadziałał jak zawsze, Gawel. Kurna, pół do 12. A ja z roboty rano wróciłem dopiero. Ha, dobrze Gawel, takim przyciskiem czerwonym, co masz w kabinie. Super, cieszę się. Jesteście, kurde, elegancy. Ja też, wiesz, ja myślę, że to jest niebieskie. Ale dobra. Jesteś ty? Jedziemy? Ale czekam jeszcze na tego, na Karola Przybylskiego. Na Karola Przybylskiego jeszcze czekamy. Nie wiem, kiedy on będzie. Wiem. No czekamy jedną minutę, ale widzę, że Karol, poczekamy jeszcze chyba z pół minuty i jedziemy, bo szkoda czasu. No spoko. A gdzie dokładny kierunek? Mówi, że nas dogoni. Tak? To znaczy ja mam dokładny kierunek do Szczecina, a Gawel, gdzie ty masz? Gawel ma do Poznania. To lecimy najpierw na Poznań. Dobra, ja sobie... Niech Gawel, nie Gawel prowadzi czy coś. Gawel prowadź. O, i chłopak jedzie od razu. Na czerwonym. Ty, wrąbał nam się, kurde. Gościu. Ale dobra, jedziemy. Jedź, dawaj. On już czeka w Poznaniu, ty. A mówi do mnie minutę, poczekajcie. Dobry jest, nie? Tak. Zarąbisty wręcz. No. Szybko, mówi minutę, dojadę do was. Super. A to zaledwie 543 km do Szczecina, no to około 300 km, nie? To minutę zrobi. Wystarczy tylko minutka. Nie, no to jedną minutę, gdzie to minuta, to w ogóle to jest palcem w nosie. Nie! Yeah. Wow, wow, wow! Kurde, molek. Dziadu, ty z zabuga! No patrz, wepchał mu się po lewej stronie. I teraz wiesz. No tak. Oczekuję. Teraz jest zator. No. Widziałeś, wszyscy go wyprzedzamy. No mnie nie przepuścił, kurde. Dobra, wyprzedzę sobie go tak. A chcę go wyprzeć tak, co ty sobie żałował? No a jak?
Jeszcze mi mignął. No Gawel, no co ty robisz? Ty, on leci na tutaj. Kurde, bo mi pokazywał prosto. Mi też pokazuje prosto na Szczecin. Ale na Szczecin, ale on leci na Poznań. Widziałeś to? Ale jak fajnie, tylko było nic więcej. Gawel, nie śpi, nie śpi, nie śpi. Jeszcze za przypadek Damiana pukłem. O kurde. Nic nie było, mówię. Nikt nie widział. Znowu Damiana pukłem. Nie tak nie pukaj, bo ci to wejdzie jeszcze w krew. O nie. Najgorzej. No dobra, lecimy, lecimy. Mamy zaledwie do Szczecina, mam 520 km. Ile ty, Damian, jedziesz, bo tak to sobie ustawię tempomat. Pięćdziesiątką to chłopie, to ty dawno zaraz zginiesz z tyłu. Okej, dzięki. Gawel, co ty robisz? Znowu po poboczu jeździ. Gawel, ty może na... O Jezu, Damian! Ty zobacz, co on robi. Jeździ po całym tym. Ty, przeciało Damiana umniejszym się wrąbał w niego i mam 20 już chodzeń. My tu z Gawrem już się bujnęliśmy, nie wiem jak wy. Ale jadę. No dobrze. Ty, paliwo mi się kończy, ale jazda. Ale jaja, gdzie tu teraz masz stację? No właśnie nie ma chyba, ty. Gdzieś jest? Po drodze? Właśnie chyba nie ma po drodze. O, Jesus. Trzeba zasuwać, żeby się szybko nie skończyło. Na oparach będziesz jechał, jak ja. No jadę cały czas. Uuu, Gawel! Coś ty zrobić, on pojechał. Po kwiatkach, człowieku. A ja pojechałem na ten, przez podwójną ciągłą. Panowie, czekaj tam, bo jechałem na ten. Na kwiatki. Poczekaj, czekaj, bo i kwiatki. To tak nieźle na... Nieźle na kwiatki, ale pod górkę. Jedziesz? Kurwa, Gawel, ty już masz przerąbany ten towar, bo tam jak pizłem ci to, widziałem wszystkie te skrzynki ci się posypały. O Jezu. Wszystkie, jedz, wszystkie zużyte pieluchy. Już jadę. Jedź, jedź. Dawaj, jedź. Kurde, zybek. Co? To moje miejsce. Tam tu mrugają z tyłu, o Jezu. Dobra, czekaj, czekaj, bo jest dobrze. Nie jest źle, moje opary jeszcze są, a niedaleko będzie CPN. Tank Sztele się mówi. Czy Sztele, czy tank? Tank to ja wiem, co to jest. Ja tankuję co wieczór. Cześć. Ja nie wiem, czy ja dojadę, kurde, ci powiem szczerze. No tak modlę się, ale... O, czekaj, czekaj, jest CPN tam, widzę. Tylko żeby mi nie zdechł. Co? Tam się zatrzymujemy. O kurwa. Zabolało. Jest CPN. Jest gwizd, gasimy silnik. Tankujemy. No i tankuję. Znowu podrożało, kurde, ty patrz, te paliwo. Dobra, jedziemy. Gawel jeszcze tankuje. Poczekaj. Obudził się, ty.
Tybek, co ty stanąłeś na tym? Na czym? Na słupie stanąłeś, czy co? Na czym? Tak to z mojej perspektywy wygląda, na słupie. Nie, to twoja perspektywa taka jest. Aha. Dobra, lecimy. Gabel już zatankował? Jeszcze nie, czekamy. Tak, jedziemy najpierw do Poznania sobie. No spokojnie. Dobra, możemy jechać. No to sobie lecimy. Ja pojadę Zybu za tobą, bo jest lepiej, że tak powiem. Tak, mówisz? No dobra. A teraz awaria silnika, odwieźć w serwis. O, super. Easy. No ja już tak miałem dwa razy. No sako. Wiem, że jakieś hasło się wpisywało i można było ten, jechać. Aha. Gdzie ty chciałeś z Zybu jechać? No nie wiem właśnie, bo czytałem czaty. Ale powiem ci, że ta Scania jest dobra, kurde, fajnie zapierdziela. Fajnie się buja. Mam ile? 8000 km nią zrobiłem dopiero. Czy 80, czekam, muszę zobaczyć. 8000. Jest, pompa. Dymu. Widzę po lewej ile. Nie, nie, tak nie będzie. Tak nie będzie, kurwa. Gawel mnie też wyprzedził. Nie, nie, nie. No ja z towarem. To tak tam z tyłu zostajecie. A ja se zwiedzam. Zwiedzam po prawej, po lewej, wszystko jest dobrze. Dawaj, Zybę. Dawaj, Gawel. No ja już się buję. No. Jezu. Człowieku! Ja zaraz mu żółwia dam, 117, 118. Słabnie, Gabelek, słabnie chyba. Ty chyba to jest ten, co nam się pieprzył, co, czy nie? Chyba ten, bo... Nie tankowaliśmy. Ale pizłem. Jak się mówi na XX? A, Cayetano z szerokości, ho, wzajemnie. Tak. Także jeszcze 367 km. I panowie i panie, dostarczymy przesyłkę. Będzie G. Jadę z... Ty! Chciałem ci powiedzieć, żeś mi lekko zarysował ciężarówkę! Coś ty mi zrobił? Ale dziad! Hi! Kurwa! Stójcie! Ha! To jest stary myk, który się przydaje, widzicie? Na V wciskasz i już jesteśmy. No, no, no. Dobra. Odczepiamy. Jeszcze spoczepimy na podskoczu. Kurde, nie zdążyła. Nie. Przejdzie, przejdzie, przejdzie. No kurde, już... Podnosił się. Jest, jest, jest. Jest, 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 jest.
Jest, przechodzi, przechodzi przez barierkę. Nie zepsuł się teraz. Jest jedno koło, jeszcze jedno. Gdzie wy jesteście? Kurde, aż się umęczyłem, powiem szczerze. A może da radę. Tu rozciąga się ta ciężarówka. No tak zrobiłem! Dlatego jeszcze tak jestem. Jazda się zrobiła. Nie, ja to wyjadę, czekaj. Muszę to naprawić, nie da rady. Awaria silnika się, kurde. Dobrze, bo trzeba przypierdzielić tej ciężarówce. Żeś mnie wyrzucił tam w pizdu. O Jezu. No, to ty zabierz mnie. Tak. O, następny, kurwa. Awaria. No poczekaj, ja se... Nie, poczekaj, ja będę ten, a ty piździesz mnie. Ja ją podczepię zaraz. Ja mam w nią pizgnąć. Ale jak ja będę ciągnął ją. Dobra. To mam kiedy? O. No, no, no kiedy? No mówię, mówię, teraz. Mówię kiedy. Dobra, jadę, jadę. Dobra, F7, jadę. O. Dzięki! Nara! O. Dobrze zrobił. A już miałem włączać na ten. A ja mam co chwilę, że nie wiem, co na awarię silnika. Ja też. Dopiero to z serwisu wyszłem, człowieku. Dobra, jedziemy, zostało 346 km. Gabel, gdzie ty jesteś? On chyba na czapę zostawił, przyjechał, co? O Jezu! Ja wiem, że mnie nie lubicie, ale bez przesady. Dawaj. 90% usadzeń. No ja też mam dosyć. Ale myślę, że dojadę. No, ja też ciekawie jestem, czy ja dojadę. To co on jedzie? Ten typek jechał pod prąd. No właśnie, tak się zastanowiłem. Ale migał światłami grzecznie. O, już awaria. Ale fajnie. Gabel tu zostawił na czepę. A mogłem mu w nią piznąć. Dymu, chyba nie odpalę już. No to musisz nas dołączyć do nas, bo wiesz, 324 km. O, już chyba nie odpalę. No i już jest dzień. Myślę, że to tutaj dobrze pojechałem. Gabel, chodź tutaj.
No jeszcze raz na serwis. No widzisz, jak to jest, psują się te ciężarówki strasznie. No to też ci powiem szczerze, że ja tutaj na serwis niedługo będę musiał zawitać. No czekam, wiem o tym, że mam czekać. Wiem, czekam, kurde. Tylko ile będę czekał, bo jest godzina, dochodzi za 10, 12, a my o 12 kończymy. Także musimy jeszcze dojechać. Dobra, ty masz 50 uszkodzeń, ja mam więcej niż 50. Gabel, wieśniaku się rozpędził, ty i pojechał. Dobła ty, dobła. Halo, jesteście? km, czemu? Dobra, trzeba zapierdzielać, bo nie ma czasu na pierdoły. Debek, no? Ja jestem 300, 290 od celu. No ja tak samo. Czy gdzie to jest na Poznań zjazd? Muszę zobaczyć, czy on tu jest na Poznań? Nie, no jest chyba prosto. Gabel jest prosto, bo on tam czeka, widzę. Dobra, jedź Gabel, jedź. Gabel. Ja nie wiem, ile Gabel masz do Poznania? km? To ja mam 279. Co ty gadasz? To jadę na Szczecin, pierdziele. To ja sobie poczekam na was na poboczu. Już jadę. Ja zapierdzielam. A ja za tobą. To ja mam 250 km, kurde. Ja tak samo, bo mam ustawiony cel na Szczecin. Mhm. Gabel mówi, że teraz ma 300. No to on ma dalej od nas, ty. Gabel, to ty nie na Poznań, my tniemy na Szczecin. Nie no, super. Ten podmuch wiatru mnie normalnie zafascynował. Chciałeś mnie podciąć. Nigdy w życiu nie wiedziałem, że jedziesz. Aha. Z tyłu trochę zostałeś. Ja sobie dam radę, moja ciężarówka. Uszkodziłeś mi ciężarówkę, teraz mówisz, z tyłu trochę zostałeś. Jakim cudem? Ja tobie. No. Chyba w nas. 236 km. No, czyli dużo, 218 km, dużo nie zostało. Trochę ci odjechałem. Ej tam, jeszcze bym cię dogonił, jakbym chciał, ale nie będę przepałów robił. Poczekam za pętlą. No dobra. Zaraz po mnie wyszedł, nie? Co? Jedzie i on. To sk-
kończę tu dojechać. Co tam się dzieje, jakiś młyn? No trochę tutaj zapieprzyję. No. Kurde, ten mi zajechał drogę. Gawel mi mówi, że w prawo, no to jadę w prawo. No bo tam... A, dobra. Bo... Siemka, polski Gucio. A co jest najlepsze, że mam dalej 190 km. Tędy. No, mamy tutaj też trasę wyznaczoną. No. Dobrze, nie zapominajcie o łapce w górze. Po co na Berlin, Gawel? Nie, na Berlin nie jedziemy, obok Berlina. Mamy podjechać do Berlina. Kto powiedział? Jezu, nie pamiętam co. Gawel? No. Do co on, kurwa? Może pojedziemy do Hamburga, se pozwiedzamy, kurwa, ty. Może. Zjeżdżamy? Tak. Kilometrów. Spoko, jak czekasz w Poznaniu, to ja nie wiem, czy ja dojadę do Poznania bezpośrednio. Nie chcę wiedzieć. Gawel, gdzie ty jesteś w ogóle? Bo my nie mamy ustawionego, my mamy na Szczecin ustawione. To na Poznań był drogowskaz? Nie. Tak. Tak? Tam że w prawo był na Poznań. Tak? Biedny Gawel. Ja pojechałem prosto. No ja też. No dobra, no cóż, może w Poznaniu nie będziemy, bo... Gawel nas wyciulał, pojechał gdzieś w pizdu. A my po prostu musimy zaraz skończyć live'a. Za 4-5 minut. No i myślę, że akurat te 117 km może przejedziemy. Mi się psuje fura. Kurde, nie chcę odpalić, ale jedzie dobrze. Mi została stuwa. No, mi zostało 105. Także już kończymy zaraz. 100 km jeszcze. Czyż byś to ty za mną jechał? Nie. To nie ja. Ty to... A wiesz, że Gawel gdzieś w pizdu poszedł? Bo nie ma go? Odjechał gdzieś? Daleko? Znaczy on nie, czy on nie siedzi na Berlinie, na Warszawie. Aha. To se wybrał, kurde! To za babka!
wjechała mi w dupę. No miło. Trzeba było jej oddać. Tak, ciekawe jak ja jechałem pierwszy. Damian, nie zajeżdżaj mi drogi. Już drugi raz mi zajeżdżasz drogę. Ja? Damian. Jak ty możesz mi zajeżdżać drogę, jak ty jesteś 2 km ode mnie przed? 61 km, 60 do końca. 50. No. Czyli witamy Szczecin, nasze wspaniałe pola, góry. Moim mieście niedaleko mieszkającym. Uwaga, bo tutaj będzie pojedynczy przejazd. km, kurde, dawać. Trzydzieści sześć. I będzie gotowe, panie. Cóż, mamy 21 km, już nie zostało. Do Polszy wjeżdżam, do Polszy! Ja powiem ci, że chyba nie będę w Poznaniu. Pojechałem przez Szczecin. Gabel będzie w Poznaniu. Zobacz, czy nie ma tam Gabla. Gabel jest w Poznaniu. Sorry. No dobrze. Czyli dojeżdżamy. Do rodowitego miasta Szczecin. Jeździmy po chodnikach, nie jest źle. Patrz na to. Ja trochę tutaj. Widziałeś? Przejechałem przez rondo przez środek. Dobre. A ja tutaj czekam, bo ja chcę jechać do tego, do warsztatu. Nie wiem, jadę na warsztat. Na warsztaty. Możesz mi przeduchcył. Ile ja się wykosztuję na tego pirata. No dobra, jeszcze tylko zobaczymy. Zaparkujemy. Parkujemy. Ale ważne, że się trasa udała i się podobała i tak. I wszyscy przeżyli. Chyba. Bo Gabla nie widać. Tym nie do końca pewny. Dobra, Damian, możemy gdzieś jechać. Jedziemy do tyłu, jedziemy. Cofamy. Cofamy. A ty feedback? Co tam? Co tam?
Jedziesz gdzieś jeszcze? Nie no, ja powiedziałem, że o 12 kończę, bo miałem już dawno skończyć. Mam robotę jeszcze dzisiaj, wiesz, trochę. A powiem ci szczerze, że ostatnio Eurotruck Simulator chyba grałem pół roku temu. Tak się mówiąc, sobie zagram. Jak się to okaże, że będzie dużo łapek w górę, no to będziemy grali też jeszcze nie. Bo dzisiaj fajna trasa była. O, trasy są jeszcze lepsze czasami. Nieraz była taka dobra trasa, także wiesz, więcej nas było nieraz. Dawne czasy, powiem ci, kanał YouTube. Jestem... gdzie jestem? Euro... Co? Na firmie jestem, podjeżdżam. Nie mówię... Kurde, jest, jest, odczepiam. O! Siema Bartek Badura. Także znośnie dotegowałem, dobra. Czyli rezultaty są dobre. Myślę, że... To dzięki panowie za grę, za trasę. Do następnego razu, trzymajcie się. Myślę, że pogramy jeszcze kiedyś na pewno. Także zapraszam i nie zapomnijcie o tym kanale. Dobra, na razie, trzymajcie się. Jestem przy dealerze Merca. Także bajo! 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 Czyli dzięki wam wielkie za wspaniałą grę, wspaniałe bycie z nami na tym naszym Euro Truck Simulator, na dzisiejszym wspaniałym live'ie. I przypominam do tego, nie zapomnijcie dać łapki w górę. A ta gra będzie na pewno. Także trzymajcie się. Okay, dzięki za bycie z nami. Także na razie, trzymajcie się.